Jest, o Jezu, Panie Jasu. Proszę Państwa, stwierdzam kworum na sali obrad. Otwieram posiedzenie. W 42 sesji Rady Dzielnicy 13 dnia 24 września 2013 roku. Porządek obrad Państwo mają przed sobą proponowany. Będziemy przegłosowywać do punktu numer 9, to jest druk numer 6. Wcześniejsze druki miały wymagany okres oczekiwania. Punkt się drugi, przyjęcie protokołu z 40 sesji z 9 lipca 2013 roku. Wpłynęła uwaga Pani Barbary Orłowskiej, została naniesiona, uwzględniona. Pani Barbara jest usatysfakcjonowana? Czy Pani Barbara ze swojej uwagi jest usatysfakcjonowana w protokole? Dzięki. W 40 sesji. Pani złożyła. A, tak. Dziękuję. Nie wpłynęły inne uwagi, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu 40 sesji Rady Dzielnicy 13 z dnia 9 lipca 2013 roku? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół 40 sesji dzielnicy 13 z dnia 9 lipca. Następnie przyjęcie protokołu 41 sesji Rady Dzielnicy 13 z dnia 13 sierpnia. Nie wpłynęły żadne uwagi ze strony Państwa Radnych, w związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem protokołu 41 sesji dzielnicy 13 z dnia 13 sierpnia 2013 roku? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 14 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że Rada przyjęła protokół 41 sesji z dnia 13 sierpnia 2013 roku. Proszę Państwa, tak jak wcześniej mówiłem, do 5 roku były druki złożone w terminie. Od punktu numer 9, druk numer 6 musimy to przegłosować. Projekt uchwały Komisji Infrastruktury w sprawie zwykłe działki numer 227/16, obręb 22, powierzchnia 110 metrów kwadratowych, położone przy cykłami. Głos za, głos przeciw. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku numer 6? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymującym. Rada wprowadziła do porządku obrad druku numer 6. Projekt uchwały druku nr 7, projekt Komisji Infrastruktury w sprawie znaku drogowego B1 ustawionego w przyrocie ulicy Mariewskiego, Aleja Pankowca w Krakowie. Dzień dobry. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. W tej sprawie wiem, że też jest się kolejna Komisja Prawa Ludności. To wspólny projekt, tak? Nie. Autopoprawka. Głosujemy. Kto z Państwa radnych niech za przyjęcie do porządku obrad druku numer 7. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. 17 za, 0 przeciw, 1 wstrzymująca. Rada wprowadziła do porządku obrad druku numer 7. Projekt uchwały według druku numer 8. Projekt Komisji Infrastruktury w sprawie opinii projektu na gospodarowanie terenu istniejącego wykraju Danowskiego w parku imieniem Wojciecha Bydlarskiego, będące 437/4, obręb 12, podwórze. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymał. Wprowadziła do porządku obrad druk nr 8. Projekt uchwały według druku nr 9 w sprawie listy zadań priorytetowych na 2014 rok. Głos bardzo sprzeciw w tej sprawie. Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 9? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Rada wprowadziła do porządku obrad druk nr 9. Projekt uchwały zarządu w sprawie projektu planu rzeczowo-finansowego na 2014 rok. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Jest opinia, co do tego projektu jest opinia komisji rewizyjnej. O tego będziemy prosić przy zmianach. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 10? 15. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Zandana wprowadziła do porządku obrad druk nr 10. Projekt uchwały do druku nr 11. Projekt Komisji Mieszkaniowo-Społecznej w sprawie podobnego zawarcia umowy najmu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem, który jest podany na pismie. Głos za, głos przeciw w sprawie. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 11? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Komisja Zandana wprowadziła do porządku obrad druku nr 11. Projekt uchwały Komisji Mieszkaniowo-Społecznej w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego na następny okres zgodnie z pismem, który jest w sprawie. Podobna sprawa. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 12? Jeszcze raz. Kto jest za druku nr 12 za wprowadzeniem? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jedna rada prowadziła do porządku obrad druku nr 12. Projekt uchwały według druku nr 13. Projekt Komisji Mieszkaniowo-Społecznej w sprawie opinii dotyczącej udzielenia, ustalenia rozkładu godzin pracy w aptek krakowskich w 2014 roku. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 13? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jedna rada prowadziła do porządku obrad druku nr 13. Projekt uchwały według druku nr 14. Projekt Komisji Praworządności i Bezpieczeństwa w sprawie zadań powierzonych Rady Gminy 13 na 2014 rok w zakresie programu poprawy bezpieczeństwa na miejscach Krakowa Bezpiecznego. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 14? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 15. Pani Basia? Za. 15 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jedna rada wprowadziła do porządku obrad druk nr 14. Projekt uchwały Komisji Dziedzictwa i Promocji w sprawie wniosku do Prezydenta Miasta Krakowa dotyczącej sprawdzenia wydanych przez Miasta Krakowa jest zezwolenie na umieszczenie na terenie dzielnicy 13. Podwórze obejmujące obszar ulicy Kalwarysta, Gminy Skierki, Maryckiego, reklam szyldów, tablic informacyjnych pod względem obowiązującymi przepisami oraz wydanymi pozwoleniami. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem porządku obrad druku nr 15? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Jedna rada wprowadziła do porządku obrad druku nr 15. Projekt uchwały według druku nr 16. Projekt Komisji Rewizyjnej w sprawie rezygnacji członka pana Adama Grony. Przepraszam, członkostwa pana Adama Grony z Komisji Rewizyjnej dzielnicy 13. Który wniosek? Głos za, głos przeciw. To rozumiem, że sprawa jest personalna. Pana nam się wypowie. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druku nr 16?
Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1. Prowadziła do porządku na nr 16. Projekt uchwały Zarządu Sprawy Zadań Powierzonych za budowę modernizacji Plaży Mączowego Świąży Szkolnej Infrastruktury Sportowej i Rekreacyjnej w 2013. To jest pomyłka, bo to był pretest komisji, projekt komisji sportu. Proszę sobie pisać. 17 i 18. 17 i 18 z druga nastąpiła literówka, tak? A my tu mamy... W środku jest sportu, ale na porządku jest pisany zarządu. Tu jest pomyłka literówka, nastąpiła, proszę sobie zmienić, to jest projekt nie zarządu, tylko projekt komisji sportu. Głosujemy. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem? Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad klubu nr 17? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, która prowadziła do porządku obrad klubu nr 17. Projekt uchwały według druku nr 18, to jest też tutaj mówiliśmy o zmianie, to jest projekt Komisji Sportu, w sprawie zadań powierzonych dotyczących w zakresie budowy, modernizacji, pracy motorowego środowej szkolnej infrastruktury sportowej, rekreacyjna 2014 rok. Głos za, głos przeciw? Nie widzę. Kto z Państwa radnych za wprowadzenie do porządku obrad druku nr 18? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 17 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że wprowadziła do porządku obrad druku nr 18. Chwilę jeszcze, proszę Państwa, to jeszcze mamy 3 druki, macie Państwo tam u siebie. Projekt uchwały zarządu w sprawie przeniesienia środków planu rzeczowego finansowego Rady 2013 podmurze na zadania priorytetowe. To wymaga, bo to jest jakby świeża sprawa, w zasadzie w ostatnim czasie już pełną informację dotyczącą no, to włączyło się i z telefonami i z prognozami finansowania. Udało się, proszę Państwa, z naszego budżetu zakupić, tylko nie dodać jeszcze informatów, jest wydatko i nowy komputer. Pozostałe środki zostawiliśmy 500 zł na chodnik, który chcemy wymienić, chodnik i wycieraczki w sekretariacie. I pozostałe środki 2315 zł z paragrafu 40.10 i z paragrafu 43.00 1335 zł. Proponujemy na wydanie, na przeniesienie na zadania priorytetowe realizator przez Dom Kultury wykonanie materiału promocyjnego do 2016 w przyszłym roku obchodzimy, czyli w tym roku obchodzimy w stulecie połączenia. Będą mniejsze uroczystości związane z osłonięciem tablicy. Zaproponowaliśmy, a nie da się uruchomić nowego zadania, zaproponowaliśmy, żeby te środki przenieść. Rozumiem, że dyskusja będzie w tym punkcie. Będę prosił, jak byłaby przerwa, żeby pan przewodniczący komisji rodziny mógł się odnieść ze swoją zacną komisją. Głos na to przeciw. Kto z Państwa radnych nie zaprowadzają do porządku obrad klubu nr 19? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 0 wprowadził do porządku obrad klubu nr 19. Projekt uchwały Komisji Infrastruktury w sprawie listy hierarchicznych zadań powierzonych w zakresie budowy remontu, przepraszam, dróg, chodników i oświetlenia na 2014 rok. Jest to po prostu ostatniej Komisji Infrastruktury. Mamy termin do października, do 15 października. Próbujemy się zmierzyć z tym zadaniem. O tym jeszcze i tak przyjdę o informacja, czy zadanie będą mniejsze. Głos za, głos przeciw w tej sprawie. Rozumiem, że dyskusja będzie już na porządku. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem do porządku obrad druk nr 20?
Dziękuję. Kto przeciw? Kto się wstrzymał? 18 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących, 1 za. Wprowadziła do porządku obrad nr 20. Jest w sprawie uchwały grupy radnych w sprawie rezygnacji z funkcji przewodniczącej Komisji Infrastruktury w dzielnicy 13. Pani Barbara Wolska złożyła rezygnację. Czy nie złożyła? To jest projekt uchwały, nie złożyła. Złożyła na piśmie też, pani doktor? Nie złożyła. No, ale nie złożyła tu. Także to jest projekt uchwały. Namawiam serdecznie do nieprzygotowania tego projektu do porządku. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem do porządku obrad projektu uchwały według druku nr 21 w sprawie rezygnacji z funkcji przewodniczącej Komisji Infrastruktury? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dwie osoby. 7 za, 8 przeciw. Dwie osoby się wstrzymały. Stwierdzam, Panie Basiu, że Rada nie wprowadziła dzisiaj do porządku obrad tego punktu. Panie Państwo, ja nadal będę podtrzymywała i myślę, że zgodnie z tym. Przejdźmy się Pani z tym tematem, Pani Basiu. Za miesiąc to wygasa, tak? Pani Basiu. To musimy sprawdzić zgodnie ze statutem, Pani Przewodnicząca. Jeszcze nie wpłynęło oficjalnie rezygnacja, Pani Basiu, jeszcze nie wpłynęło. Tak jest. Czy to może być? Tak. Proszę Państwa, czy grupa radnych, komisje mają jakiś projekt uchwały? Nie ma.